I oto skład naszego zespołu. W bramce Sidorczuk, z dwójką Kubicki, trójka Kujawa, czwórka Lesiak, piątka Soczyński, szóstka Nawrocki, siódemka Warzycha, ósemka Czachowski, dziewiątka Prusik, dziesiątka Urban, jedenastka Kraus. W rezerwie Szczęsny, w bramce oczywiście i Zejer Grębocki. W ostatniej chwili wrócił do Łodzi Cebula. Okazało się, że zachorował na grypę, nie mógł być brany pod uwagę, stąd trener Strejlał dysponuje tylko 14 zawodnikami. Mecz się rozpoczął. Finowie grają w tych niebieskich koszulach. Tradycyjne barwy Finów. W bramce Huttunen, z dwójką Holmgren, z trójką Häkkinen, czwórka Petaja, piątka Europeus, szóstka Hjelm, siódemka Ukonen, ósemka Myry, dziewiątka Litmanen, dziesiątka Tarkio, jedenastka Patalainen. Robert Warzycha, czterech, pięciu zawodników w biało-czerwonych kostiumach w polu karnym, wysokie dośrodkowanie, bramka! 13 minuta spotkania. Andrzej Lesiak, zawodnik GKS-u Katowice, strzela bramkę i Polska prowadzi z Finlandią 1-0. Sześciu piłkarzy fińskich w karnym. I bramka. Wydawało się, że ta sytuacja jest zupełnie niegroźna. Dośrodkowanie poszło na zawodnika stojącego blisko linii końcowej boiska. Popełnił błąd i 1-1. Celcem bramki Patalainen. Drugą połowę spotkania rozpoczynamy. W stosunku do składów, które podałem Państwu przed chwilą z dwoma zmianami. Pogubili się teraz obrońcy fińscy, ale Warzycha na spalonym, nic z tego nie będzie. Piłka w bramce. Wcześniej była podniesiona chorągiewka sędziego bocznego. I nadal rezultat 1-1, taki jak Państwo widzą w tej chwili na ekranach. Czekaliśmy chyba wszyscy na Jana Urbana, tego, który współlideruje w hiszpańskiej lidze w tabeli najlepszych strzelców. Ale niespecjalnie się ci piłkarze w dzisiejszym spotkaniu wyróżniają spośród tej szarzyzny, jaką prezentują nasi zawodnicy na boisku. Warzycha. Piotr Soczyński, zawodnik Olimpii Poznań, znany jest z umiejętności główkowania pod bramką przeciwnika, zresztą strzelił kilka bramek w ten sposób w lidze. Tym razem strzał głową w jego wykonaniu nie był najlepszy. 1-1 nadal. Już czwórką, piątką zawodnicy fińscy atakują naszą bramkę. No i proszę. Akcja Tegelberga po podaniu Ukonena omal nie przyniosła drugiej bramki zespołowi fińskiemu. Naprawdę niewiele brakowało do tego, żeby piłka po tym strzale trafiła do siatki bronionej przez Macieja Szczęsnego. Został nam jeszcze tylko sprawdzian z Czechosłowacją, który zostanie rozegrany w Ołomuńcu i potem już przyjdzie walczyć o ważne punkty. W takiej formie, jaką w tej chwili nasi zawodnicy prezentują, nie bardzo będzie można skutecznie walczyć z przeciwnikami. No, ale jeszcze miesiąc i tydzień czasu pozostał. No, tej sytuacji komentować nie trzeba.
Romuald Kujawa popełnił gruby błąd jak na zawodnika grającego na stoperze. Prusik. Teraz ma trochę swobody. Powinno być celne dośrodkowanie. No. Mogą powiedzieć teraz Finowie o szczęściu, ale co może powiedzieć Piotr Czachowski, który w takiej sytuacji nie zdobył bramki, nieatakowany, 6 metrów od bramki bronionej przez Hutunena, który właściwie mógł tylko popatrzeć, jak ta piłka trafia mu do siatki.